Dzień dobry, Mena. Dzień dobry, Łukasz. Cudownie dzisiaj wyglądasz. A dziękuję. Ty również. Właściwie mogę powiedzieć, że chyba jesteś pierwszym gościem, z którym miałem kolorowym? Okazję. Kolorowym? Nie. Nie? Nie pierwszym. W tej kategorii nie. W jakiej jestem kategorii? Jesteś pierwszym gościem. Ona jest gorzka czekolada, ja jestem taka mleczna, wiesz. Jesteś pierwszym gościem, z którym miałem okazję siedzieć w wannie. A, wiesz nie co? Wiem, czy będę zgadzał nasze prywatne... A ty jesteś w ogóle pierwszym facetem, z którym faktycznie siedziałam w wannie, wiesz, że był ubrany. Jeszcze raz. Bez wody? Tak. I że do niczego nie doszło później. No tak, umówiliśmy, że tak będzie mówić. Umówmy się tak, że jeżeli powiem coś, o co byś nie chciała odpowiedzieć, na co byś nie chciała odpowiedzieć, to... Ja to powiem... Dostaję buziaka. Cięcie. Która jest moja, ta czy ta? Ten iPhone, czy ten? Ta bierze mnie, ta bierze twój nos ewentualnie, jak się wychylisz. Czekaj, bo teraz jeszcze jest tak, że z tym profilem, pamiętasz? Mhm. Teraz cię sprawdzę z wiedzy na temat twoich książek. Jestem z Radomia. No dobrze. No i co? Co zrobić? Życie. Większość piła jak na wiejskim weselu pod Radomiem. No akurat takie porównanie, na Boże Święte. No tak, dlaczego? No tak wyszło. Wiesz, to mogło być zupełnie inne miejsce. To mogło być, nie wiem, Piaseczno pod Warszawą. To mogła być Nowa Wieś pod Poznaniem. To mogła być jakaś wioska pod Krakowem również. Słuchaj. No. Takie porównanie. Czytałem obie, naprawdę, rzeczywiście dosyć szybko i dobrze się je czyta. O to chodzi. Ale ryzykownie do niektórych tematów podchodzisz. Nie, co masz do tipsiali, nie boisz się ich? Ale że to wydrapią mi oczy? Myślę, że gdybym mogły, to tak. Jechałaś po tak zwanych tipsiarach, że sytuacja w solarium. Chodzi o solarium. No słuchaj, no to były czasy, w których naprawdę, no jak posiadałaś takie długie właśnie tipsy, one były jeszcze takie białe na końcach, więc wtedy te dziewczyny bardzo często chodziły do solarium i one często tam obsługiwały też, więc jakby no zdały się na tej sferze, jak tu być taką czekoladową dziewczyną, mając naprawdę genetykę iście słowiańską. No więc sobie możesz wyobrazić, jak taka blond włosa łania zobaczyła taką czekoladę, która przyszła się opalić w solarium, bo jej pan doktor kazał. I co zrobiła? Wezwała wszystkie koleżanki, które ci obserwowały. Nie no wiesz, to na przykład nie chodzi o te, akurat o tą dziewczynę, tylko chodzi zawsze o te szepty. Bo jak jeszcze wprost przyjdą i powiedzą, przepraszam. Ale ludzie nie mają jaj, żeby takie rzeczy mówić wprost. Wydaje mi się, że jest część takiego społeczeństwa, która cię nienawidzi. Jesteś piękna, niewyobrażalnie piękna. Jesteś znana, jesteś przedsiębiorcza, napisałaś dwie książki, masz fundację, budujesz szkołę dla biednych dzieci. Jeszcze, jeżeli się nie mylę, studiujesz. Tak, firmę prowadzę swoją. No i różne kilka innych jeszcze rzeczy. Są ludzie, którzy cię nienawidzą? Myślę, że chcieliby być czasami na moim miejscu po prostu. Wiesz, że za to zdanie też może ci się oberwać? I teraz pytanie. Wiem, bo może. Wiem, że może. Dlaczego? I bardzo często mi się obrywa, ale na szczęście już tyle tych plaskaczy dostaję od internautów, że chyba przestałam na nie tak za bardzo zwracać uwagę. Kiedyś się tym przejmowałam, a później powiedział mi Mariusz Walter jedno piękne zdanie, nie zapomnę tego. Miarą twojego sukcesu jest ilość twoich wrogów. Z książki to wiem. Miarą twojego sukcesu jest ilość twoich wrogów. Tak. Ale powiedziałaś takie genialne zdanie przed, a propos sukcesu, zanim zaczęliśmy, zarabiania i tego, że chciałabyś, aby każdemu było dobrze, bo... Tak, bo to napędzało jeszcze bardziej gospodarkę. Ja jestem człowiekiem ekonomii, jestem po zarządzaniu i pewnie większość osób nie zna mnie z tej strony kompletnie, ale tak naprawdę w mojej głowie cały czas buzują pomysły i tak naprawdę to wszystko to, co robię, jedna rzecz nakręca drugą. I tak samo jest z tym, że w danym kraju jest dobrobyt, tak? To, że nasz szanowny rząd teraz wprowadza takie zasady, jakie wprowadza, to tylko spowolni gospodarkę. No ale tak naprawdę myślę, że ci, którzy skorzystają z tego, pewnie nawet by nie napędzili jej, bo teraz ludzie się dzieli na tych, którzy wyciągają rękę, żeby coś dostać i na tych, którzy na tą rękę coś mogą położyć, dać. I teraz pytanie, co dajesz? Jeśli dajesz tylko tą rybę, no to wiadomo, że ktoś ją zje i nic z tego nie będzie, ale jak dasz mu wędkę, żeby on sam złowił kilka ryb, później sprzedał, za te pieniądze kupił coś jeszcze, no to wtedy się zaczyna coś ciekawego dziać. No i teraz pytanie, co dajemy?
No właśnie, co ty dajesz? Co ja daję? Co wnosisz? A co biorę? Biorę z życia to, co najwspanialsze. Biorę każdy dzień, biorę każdego człowieka, bo uwielbiam ludzi w ogóle. Natomiast co daję? Myślę, że no daję siebie całą. Daję siebie fundacji. O. A wiesz, że pomaganie innym... Daje energię i powera mega. To jedno, ale zwiększa twoją wartość? Czyli to jest, można powiedzieć w cudzysłowie, że to jest trochę egoistyczne, ale żeby każdy był takim egoistą. Ale ja zawsze twierdzę, że ja zawsze twierdziłam, że jestem zdrową, bardzo egoistką, cudowną i żeby wszyscy tacy byli. Tylko ludzie się boją czegoś takiego powiedzieć. Najlepiej się nad co użalać. Na jakim etapie jest szkoła? No słuchaj, mamy na razie zebrane 30% kwoty. Wiesz, to nie jest prosta sprawa. W 40-milionowym kraju, w którym tak naprawdę w ogóle pomaganie jest czymś na razie dość abstrakcyjnym, właśnie takim, że ludzie nie za bardzo wiedzą, co z czym jeść. Więc tutaj wielkie na przykład pokłony dla takiego wsiaka, którego też po nim jadą, nie wiadomo dlaczego, tak? Który w ogóle nasze społeczeństwo zaczął edukować, że to jest fajna sprawa. I teraz sobie wyobraź, że ci Polacy, którzy jednak są gdzieś czasami bardzo zamkniętym społeczeństwem, mają pomagać gdzieś dzieciom, gdzieś daleko w Afryce. Ale dlaczego nie nasze dzieci? Pierwsze pytanie. Bo proszę Państwa, UNICEF w Polsce nie pomaga od wielu lat, o czym ludzie nie wiedzą. My cały czas żyjemy tym przekonaniem, że u nas jest tak strasznie źle, jak było 10-15 lat temu. My jesteśmy już takim krajem, który powinien pomagać innym. Ale o tym rzadko kto mówi. Jesteś osobą, jak się domyślam, zamożną. Ale nie, nieprawda. Jestem osobą, która... Jestem kobietą pracującą. Ale w Polsce jest się źle. Niestosowne jest przyznać się, że stać się na więcej, na przykład na to, żeby polecieć i zobaczyć sobie koncert w jakiejś stolicy Europy, prawda? To jest to, co powinniśmy przed programem. Ale bo ja kolekcjonuję piękne wspomnienia, oprócz tego, że żyję, bo wiesz jak jest, życie jest bardzo krótkie. A na razie staram się żyć najpiękniej, jak potrafię i jakby jutro miał się skończyć świat, ja ani jednego dnia nie żałuję. No. Sądzę, że świat nie żałuje też ciebie. No. Ja, ale ty jesteś na Jezu, jak tak patrzę na ciebie naprawdę. Już przestań. Na jakie luksusy zatem sobie pozwalasz? Na kąpiel w mojej wielkiej wannie, zapalenie świeczki, kadzidła, włączenie muzyki z aplikacji Spotify koniecznie, czyli na takie luksusy sobie najbardziej by pozwolić. No i na podróże do gorących, egzotycznych miejsc. Kocham europejskie stolice i do którejkolwiek nie dotrę, zawsze bardzo lubię te miejsca i bardzo często wracam, bo uwielbiam architekturę europejską. Łatwo jest poznać kogoś o sobie publicznej? Kogoś, kto będzie taki sam jak ja, tylko będzie inaczej zbudowany fizycznie. Powiem ci za pół roku albo rok. Dlaczego za pół roku czy rok? No bo muszę być przekonana, że to jest właśnie sam jest alfa. Że sugerujesz, że kogoś testujesz? Nie, w żadnym wypadku. Możesz tak powiedzieć. Pamiętasz, że masz jokera. Jak chcesz odpowiedzieć na jakieś pytanie, to dajesz buziaka i zapytam. To właśnie teraz tego jokera wykorzystuję. A łatwo rozpoznać, czy ktoś, kto jest tobą zainteresowany... Bardzo łatwo, jak się jest względnie inteligentną kobietą. Nie jest z tobą, nie chce być z tobą dla twojej popularności. Czy miałaś takie sytuacje, że pojawiały się takie osoby? Nigdy w życiu nie dopuściłabym kogoś takiego do siebie. Nie dopuściłaś, ale czy takie osoby się pojawiały? Myślę, że bardziej to było tak, że taki mężczyzna... Oczywiście, słuchajcie, nie oszukujmy się. Trudniej jest kobiecie samodzielnej, ambitnej spotkać kogoś, kto będzie gdzieś na tym samym poziomie, tak? I intelektualnym, nie wiem, i zawodowym. Zazwyczaj facet powinien być o 1-2 stopnie wyżej, żeby on się po prostu dobrze czuł. I dalej nie zauważać tych niedostatków. Czyli tobie nie jest łatwo. Nie, ja nie twierdziłam, jestem bardzo wybredna. No wiesz, no tak, domyślam się. Ale to z tego wynika, że wiesz co, ja jestem tak lubię swoje życie, tak lubię to, co robię i tak sobie wypełniam ten czas, że ja na szczęście się nie muszę napinać. Po drugie, jestem mamą. Vanessy.
Tak, mamą Vanessy. Byłam żoną. Może kiedyś będę. Jestem tak naprawdę spełniona w różnych takich sferach, w których no, być może kobiety chciałyby być spełnione, więc wiele już przeżyłam, bardzo wiele. A propos tego, byłam żoną. Jaki macie kontakt z byłym mężem? Nie mamy. Po co? A z dzieckiem Vanessy? To jest tata Waneski, to jest mój pierwszy chłopak, z którym byłam 8 lat. To jest taka pierwsza miłość to była. I rozumiem, tu kontakt jest dobry. Tak, oczywiście. A jak może wyrwać ciebie facet? Jakie są metody na to, żeby ciebie wyrwać? Mnie nie można wyrwać. Czyli czym? Ja mogę kogoś ewentualnie wybrać. Dobrze, a czym w takim razie musi ci zaimponować? Już ci powiedziałam. Czyli wszystkimi musi być wyżej od ciebie. Inteligencją, zawodowo. No z tym będzie problem. Bierze, dostanie ci się za ten komentarz. Panowie. Nie, musi być po prostu spełniony, zadowolony i musi być tak samo kreźnięty czasami jak ja. Faceci boją się takich kobiet jak ty. Ale ze mną jest super zabawa, słuchaj. Tak, ale jesteś piękna, zawodowo, wszystko jest okej, jesteś inteligentna, ale robisz bardzo. Ale powiedz mi taką rzecz. Jedna rzecz. Czy ja mogłabym być tchórzem? No nie, ale no, w związku z tym zawęża się bardzo grono bardzo, potencjalnych. Bardzo, bardzo, no i co? No. Ale ja już ci powiedziałam, że już byłam w różnych miejscach. Ja tam wcale nie muszę znowu wrócić. Dobrze, a powiedzmy, tobie się ktoś podoba. Na szczęście nigdy się nie zdarzyło tak, że nie wiem, na przykład ktoś mi się bardzo podoba i ja mam całą tą otoczkę stworzyć, żeby go, nie wiem, poznać. Nie. Jestem jednak w tych kwestiach bardzo klasyczna, bardzo romantyczna i uważam, że to mężczyzna powinien przejąć inicjatywę. Idziesz, patrzysz, widzisz, on cię nie widzi, więc nie przejmie tej inicjatywy. A myślisz, żeby mnie nie zauważył? Jak będzie ciemno, to może tak. Wtedy się uśmiechnę, zęby moje zobaczy. Przypomina mi się historia, jak tata szedł w szkole z płaszczem. Tak? Tata się po ciebie do szkoły. Już był w szkole, było ciemno, miał tylko jasny płaszcz na sobie. Co koleżanka powiedziała? Nie. Omena, omena, krzyczy, omena, mówię, co? Zobacz, płaszcz idzie po ciebie. A jak to jest z córką i czy córka akceptuje każdy twój wybór faceta? Liczysz się z tym? Bierzesz to pod uwagę? No, zbyt wielu nie musiała akceptować, bo to był mój mąż w sumie. To był jedyny wybór jak do tej pory, który musiała zaakceptować. No, pewnie teraz kiedyś trzeba będzie znowu, mam nadzieję, kogoś zaakceptować. Życzę ci tego oczywiście. No, życz mi tego oczywiście. Słuchaj, no to jest tak, że to tak naprawdę ja z tym mężczyzną żyję. Fajnie jak córka, czy też w ogóle dziecko ma poprawne relacje z partnerem, mamy czy też taty. Ja byłam tak wychowana przez moją mamę, że dom, w którym dwoje ludzi żyje ze sobą jak obcy, tylko dlatego, że mają ze sobą, nie wiem, dzieci, jest domem pełnym hipokryzji i nigdy w życiu nie zgodziłabym się na taką relację z nikim. Czyli na przykład nie byłabym z kimś pewnie tylko dla dobra dziecka. To jest za mało, bo ten człowiek wychowuje się w skrzywionym obrazie miłości, której nie ma między dwojgiem ludzi. Musiałaś pracować nad czymś z dzieciństwa, coś przerabiać? Byłam bardzo chuda jako dziecko. Nie akceptowałaś swojego ciała. Nie akceptowałam siebie kompletnie, ale dziękuję panowie. Dowartościowali cię? Znaczy się co? No chyba tak, na pewno tak. Mężczyźni są niezbędni w życiu kobiet, tak? Jeśli wy myślicie, panowie, że jesteście zbędni, że kobieta samodzielna, nie wiem, tutaj udaje, że nie potrzebuje, wręcz przeciwnie. Taka kobieta jeszcze bardziej potrzebuje prawdziwego mężczyzny. No. Jest, jakie to byłoby nudne, gdybyśmy same chodziły po tym świecie, masakra. Z kim byśmy się kłóciły, z kim byśmy się godziły? No. Nie, w ogóle nie prowadzajmy takich nawet tematów. Vanessa nie była planowana? Nie. Nie była planowana, nie? No. I to niesamowite, że ją urodziłaś w wieku 22 lat i mimo wszystko nie odpuściłaś. Tak, to w ogóle, wiesz, historia jest taka, że ja w ogóle wtedy okazywało się, że ja w ogóle miałam problem, żeby w ogóle mieć dzieci, tak?
No ale jakoś tak mówisz... Poszłaś do lekarza, lekarz tak. mówi, jestem w ciąży, ale jak to jestem w ciąży, jak miałem nie mieć dzieci, tak? No tak, tak dokładnie. I to było, słuchaj, tydzień przed wylotem do Londynu, gdzie miałam by mieć, właśnie miałam kontrakt, miałam pracować i tak dalej. Więc wyobraź sobie ta dziewczynę, która wzięła wtedy urlop dziekański na swoich studiach, jeden rok właśnie, żeby lecieć do Londynu tam pracować, bo zawsze chciałam w Londynie mieszkać. I wiesz, w tej głowie ten plan, to wszystko. I teraz tutaj, jajku, jak ja sobie to wszystko, ja mówię, nie. Jak to jest możliwe? No ale co? Życie jest po prostu pasmem różnych przypadków, które się zdarzają. I teraz pytanie, jakie wyciągamy wnioski, jak sobie tą drogę układamy, więc co? Wtedy ja jestem tak, że się biorę po prostu do roboty, więc sobie wszystko zaplanowałam, jak to ma być. No, że w takim razie wracam od października na studia, zostaję w kraju i tyle. I to była najwspanialsza w takim razie. To mogę dzisiaj podziękować mojej córce tak naprawdę, że jestem tutaj dzisiaj z tobą, że zaprosiłeś taką czekoladową omenę, że napisałam te dwie książki, że robię różne dziwne rzeczy i tak dalej. Bo pewnie gdybym wyleciała do tego Londynu, siedzielibyśmy dzisiaj tutaj, jak to powiedziała sobie moja przyjaciółka, i co by ci z tego była? Byś była takim kolorowym no-name'em tam. Może tak by było, nie wiadomo. Jaka jest Vanessa? Co ma po tobie? Wszystko oprócz oczu. Dobra, ma zielone, tak. Jest, jest, myślę, że co najmniej tak ambitna jak ja. Jest dwa razy bardziej uparta niż ja. No i na pewno będzie mądrzejsza, lepsza, ładniejsza. Bo takie powinny być nasze dzieci. Zawsze są lepsze od nas. A gdzie chcesz, żeby cię te ambicje doprowadziły? Tu, gdzie jestem, jest dobrze, ale jeszcze sięgamy, mamy tam cele wyżej postawione. Jakie to są cele? No spinamy się cały czas, spinamy się. Słuchaj, no ważny cel oczywiście jest zbudować kiedyś tą szkołę, zebrać tą kasę. Rozwijam dalej swoją markę Amadora z meblami. No kilka projektów teraz, trochę takich bardziej biznesowych. Chociażby ten w Trójmieście, inwestycja jakaś tam budowlana. No i co? I inwestujesz w mieszkania? Tak. Teraz tak jakoś się zdarzyło, że taki pierwszy projekt będę realizować. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że dobre rzeczy. Lubisz zarabiać pieniądze? Każdy lubi zarabiać pieniądze, ale wiesz, co jest fajniejsze, uważam? I chciałabym do takiej sytuacji kiedyś doprowadzić, żeby jeszcze bardziej się tym bawić i żeby pieniądze były skutkiem ubocznym satysfakcji, którą przynosi nam praca. Ładne. One już, to już się dzieje powoli, ale chciałabym jeszcze bardziej, tak. Znacie się? Wy osoby z show biznesu, które są innego koloru skóry? Znamy się i mam zdanie na różne osoby. No. Co cię zatem motywuje do działania? To, żebym zawsze mogła decydować o swoim życiu. O swoim. Możesz teraz? No jeszcze pracuję nad tym, żeby jeszcze bardziej. I żebym mogła wybierać. Wybierać. Mhm. Z kim współpracujesz? Kim się otaczasz? Tak. Bo mam takie czucie do ludzi. Cieszę, że ty jesteś za cenę. No. Twój tata powiedział, że ty będziesz musiała pracować dwa razy więcej. Z tymi różnymi moimi przygodami, które mi się w życiu przetrafiały, całe szczęście, że jeszcze po tej ziemi chodzę. I myślę, że dziś bardzo by się cieszył z tego, gdzie jestem? Jaka jestem, gdzie jestem. No. Bywasz na kongresie kobiet. Dzwoni ostatnio do ciebie kongreskowy i ty mówisz, że co ty tam opowiadasz im, jak to było? No wiesz co, powiem ci szczerze... Ja im tu powiem, że biegam po Afryce na boso. No ja im powiedziałam, że biegam po Afryce i... Aha. Myślę, że najbardziej szokujące było moje stwierdzenie, jak powiedziałam właśnie o tej mojej zasadzie, że jak ja chcę coś zrobić, to szukam sposobu, żeby zrobić. Jak nie, to szukam wytłumaczenia. Ja mówię tak, proszę Państwa, a tam same kobiety siedzą. Mówię tak, no bo wiecie jak to jest. Idę na randkę i teraz tak. I ktoś mi się na przykład podoba. No tak, no następną na przykład mam się randkę, no to teraz tak, jak mi się podoba, no to szukam sposobu, żeby znaleźć czas i się spotkać. A jak mi się nie podoba, to wierzcie mi, znajdę każdy wykręt, żeby na tą randkę nie pójść. I myślę, że to było dla nich tak obrazowe, że faktycznie stwierdziłem, no, jestem trochę racji. No wiesz, każda opowiadała o takich bardzo górnolotnych i tak dalej sprawach, a ja po prostu poszłam po takich życiowych sprawach, naturalnych, zwykłych, ludzkich. A tak nie jest, Łukaszu, jak chcesz się z kimś spotkać, naprawdę chcesz,
tak pokombinuję, że się spotkasz. A jak nie chcesz, to głowa cię boli, brzuch cię boli, samochód się zepsuł, tramwaj nie jedzie, nie wiem. Wszystko można wymyślić. Często cię tak głowa boli? Nie, bo nie chodzę na randki. Nie chodzę na randki. Jak ja to po prostu albo od razu wchodzę i wiem, że już coś tam. Że coś będzie? Nie. Czy nie będzie? Wiem, czy z kimś znajdę jakąś nić porozumienia i tak dalej. Wyobraź sobie, mi chodzi na randki. No, a no dobrze, jakoś musisz poznać tego faceta. Znaczy, musiałaś go jakoś poznać. Znaczy, ale jakiego faceta? I do tego, co będzie na twojej drodze, tak? Jeżeli go jeszcze nie ma, bo rozumiem, że go jeszcze nie ma, chociaż wyglądasz tak na szczęśliwy, jakby już był. O, a jednak, coś widać w tych oczach. Teraz się będzie denerwował. Słuchaj, no wiesz, no, czerwony kolor to nie tylko kolor z naszej flagi narodowej, ale również kolor miłości. Jesteś zakochana. Może wykorzystam tego Jokera. Ale Joker był jakim? Ale proszę bardzo, Maciek. Może nie brnijmy dalej w ten temat. Oczywiście. Lepiej, bo wiesz, nie zapeszajmy, a że jestem dość taka... Niełatwo się zakochuję na czymś. To nie zapeszajmy po prostu, może tak powiedzmy. Tak. Wiesz, jakby było to życie nasze usłane tylko sukcesami, to te książki byłyby szalenie nudne. No bo jakie to tak jak z taką, wiesz, kobietą, która jest tylko piękna. Pamiętam profesora Młynarczyka. Jak zaczynałam pracę w telewizji, oczywiście byłam najbardziej beznadziejną w ogóle prezenterką, czyli miałam mega problem z dykcją. No więc zawsze przychodziłam do niego na tę lekcję, tam mnie tam szlifował, opowiadał i tak dalej. No i ja zawsze przychodziłam i albo znowu mi nie wyszło, albo coś tam. I pamiętam, raz do mnie powiedział coś takiego: Panie Omenu, bo widz chce wiedzieć, że tam z drugiej strony też siedzi człowiek. Im bardziej nieidealny, tym bardziej ciekawy. A ja sobie tak myślałam, no faktycznie, ani ja biała, ani ja idealna. No, no co, albo mnie polubią, albo nie, no już nic z tym nie zrobię. I jak sobie tak popatrzysz też na swoje życie, też na życie osób, które zapraszały do swojej kawalerki, bo z jakiegoś powodu je zapraszałeś. Wynikało to z tego, że pewnie żadna z nich nie była zwyczajna. Lepiej chyba jest być trochę mniej idealnym niż idealnym, bo wtedy się jest niezwyczajnym. No. Ładne. No, tak mi się wydaje, że takie prawdziwe. Mhm. No. Super. Dziękuję, to naprawdę było ładne. Sądzę, że możemy tę puentę potraktować jako koniec. No. Naprawdę, bardzo mi się podobało. O, dziękuję. To obejrzę teraz twoją kawalerkę. Przepraszam za to, że jeszcze nie byłam, ale... Jak to nie byłaś? Mimo tego, że jestem kobietą... No, która... Zawodowo byłaś. Nie, no zawodowo tak, no byłaś. Ale jakby nie byłam, wiesz... To... A, że tu? Dobrze. Ale mam pomysł na ciebie i na siebie biznesowy, zarąbisty, więc jeszcze niedługo... Będziemy pisać książkę? Nie. Zamiast robić zupełnie coś innego. Coś, co jest przyszłością. Mów. No nie mogę ci teraz powiedzieć. No. Wyłączymy to wszystko. Może.